Ciao a tutti, Paulina Więzik, kanał Italiolo. W tym wideo chciałabym Was zapytać i też zachęcić, zapytać o to, czy prowadzicie zeszyt do nauki języka, a jeżeli nie, to zachęcić do tego, żeby ten zeszyt prowadzić. Zeszyt to jest taki punkt odniesienia. Zeszyt to jest miejsce, to jest przedmiot, to są notatki, które obrazują nam nasz rzeczywisty progres w nauce języka. Jest to też punkt odniesienia, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to jeżeli mamy dobrze zrobione notatki, to one się znajdują w jednym miejscu, to bardzo łatwo nam zlokalizować miejsce, gdzie jakaś dana informacja jest zapisana i ewentualnie wrócić do niej. Ja uczyłam się języków aż czterech, łaciny, angielskiego, włoskiego i francuskiego. I za każdym razem, jeżeli miałam dobrze prowadzone notatki i jeden konkretny zeszyt lub segregator, tylko faktycznie taki uporządkowany, bo bardzo często segregator na przykład nasz z pomocami to jest no, taki jeden wielki bajzel, do którego po prostu wszystko wrzucamy i później tak naprawdę do tego nie wracamy. Więc ilekroć miałam dobrze zrobiony zeszyt i dobrze zrobione notatki, no to osiągałam sukces i nie miałam kłopotów ani ze zdawaniem jakichś egzaminów, ale tutaj nie o egzaminy nam chodzi w tym momencie, tylko o naukę, ale także ilekroć miałam jakieś wątpliwości, czy chciałam na przykład sobie powtórzyć jakiś czas, tryb, czy jakieś słownictwo z danego tematu, jeżeli miałam dobrze zrobione te notatki i dobrze wizualnie też ogarnięte na przykład słówka, to bardzo łatwo było mi się z takim zeszytem uczyć. No i jakby myślę sobie, że zeszyt to jest taka podstawa, zwłaszcza dla samouków, a myślę, że większość z Was tutaj, która ogląda mnie na przykład na YouTubie, to są osoby, które uczą się albo przy drobnej pomocy nauczyciela, albo zupełnie same. I które same drążą temat, że tak powiem. Więc ten zeszyt to jest takie miejsce, gdzie myślę sobie, mogłyby się znajdować i Wasze notatki z nauki takiej samodzielnej, i Wasze notatki z filmów, które oglądacie. Przede wszystkim poukładane tematycznie. I żeby to był jeden zeszyt, a nie 1000 zeszytów i 1000 różnych miejsc, gdzie te notatki są. Bo tak naprawdę nauka języka to jest nauka, która trwa czasem wiele, a czasem kilkanaście lat, a ja uważam, że całe życie. I taki porządny zeszyt, który będzie taką naszą Biblią, wydaje mi się super rozwiązaniem, dlatego że nieważne, czy za 3 lata na przykład będziecie potrzebowali sobie odświeżyć, nie wiem, formy czasu passato prossimo, bo akurat zapomnicie, bo na przykład będziecie mieć przerwę, to taki zeszyt, jeżeli on będzie jeden konkretny, dedykowany, że tak powiem, językowi włoskiemu, to będzie taka Biblia dla Was. I ja właśnie z tą myślą stworzyłam zeszyt do włoskiego. Kusiło mnie, żeby to był w ogóle taki zeszyt, pamiętacie, jak były takie książki, już nie pamiętam, jak się nazywała, ale to była książka, która była całkiem pusta w środku, tam wszystko, co wiesz o kobietach, czy coś takiego. I ona chyba kosztowała 40 zł, a nic w środku nie było. No i to był taki żarcik, ha, 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 sprzedany w ogóle w jakichś milionowych egzemplarzach. No ale to już by było przegięcie, bo to też nie o to chodzi. Ja chciałam, żeby był zeszyt, który będzie zarówno miejscem do notatek, czyli będzie grubaśny i będzie miał dużo miejsca na Wasze notatki, ale będzie też miał taką jakby wiedzę w pigułce, a także będzie Wam leciutko sugerował, co można zrobić, jak można sobie tą naukę zorganizować. No i właśnie tak narodził się zeszyt do włoskiego. To jest taka, słuchajcie, sztuka przykładowa, tak zwane campione po włosku. Reszta się już drukuje w drukarni. I tutaj będzie jedna mała różnica, o której powiem. Zeszyt do włoskiego, no widzicie, on jest w formacie A4. Jest grubaśny, ale nie jest ciężki, bo papier zmieniałyśmy 3 razy, żeby w ogóle nie ważył 1,5 kg ten zeszyt. I tak, co tutaj jest fajnego w tym zeszycie? Bo o to głównie pytacie. Ja już napisałam na Instagramie, napisałam na Facebooku, co tu jest fajnego, a jeszcze Wam chciałabym pokazać, co tam jest fajnego w środku. Więc okładka jest ekopapieru, więc jest taka milutka. W środku papier jest 120 gram satyna, więc to jest papier, po którym możecie pisać markerem i nie przebije Wam na drugą stronę. To jest ważne dla mnie, ponieważ wiem, że bardzo dużo osób robi takie infografiki, robi mapy myśli. Widziałam też w komentarzach, że któraś z Was jest ilustratorką i lubi sobie rysować, ilustrować. Właśnie dlatego jakby tak długo trwało wymyślenie, na jakim to ma być papierze wydrukowane, żeby to spełniało jakby oczekiwania większości z Was. Bo na przykład wiem, że miałam, ja naprawdę przewinęło się przez moje lata
choćby w Profilingua, mnóstwo uczniów, że tak powiem, przez moje ręce. Nawet były lata, że to było 200-300 osób rocznie. I naprawdę widziałam mnóstwo zeszytów. Były osoby, które w ogóle nie prowadziły zeszytów, a były osoby, które prowadziły zeszyt po prostu z wyklejaniem. Tutaj pozdrawiam Angelikę, która mam nadzieję mi pokaże swój zeszyt znowu do włoskiego kiedyś na potrzeby kampanii reklamowej. I wiem, że te zeszyty wasze niektóre są przepiękne i dlatego tak ważne jest, żeby papier był mocny. Ale dobra, papier papierem, dlatego jest taki gruby. Ale dlatego to jest koło notatnik, że jak wam będzie przeszkadzało, że on jest taki gruby, to zawsze możecie papier jak to z zeszytu sobie wyrwać. No bo też czasem sporządzamy jakieś notatki, które później w zeszycie nie muszą zostać. Najważniejszym elementem tego zeszytu są na końcu tablice gramatyczne. To jest 25 tablic gramatycznych. 12 z nich znacie, bo to są tablice, które niektórzy z was kupili z moim kalendarzem. I jest 13 tablic nowych zrobionych. To są tablice, które jakby obejmują tematy od A1, czyli rodzajnik, rzeczownik, po tak naprawdę B2, C1, czyli formy passatore moto, konkordanza, czyli zgodność czasów, formy congiuntiva. Takie najważniejsze rzeczy. To nie jest gramatyka języka włoskiego, ale to są takie najważniejsze formy, najważniejsze przykłady, najważniejsze jakieś takie rzeczy, które zawsze warto mieć pod ręką. Obojętne, kiedy ten zeszyt wam się skończy, wyczerpiecie kartki, to te tablice z wami zostaną i zawsze je możecie sobie zbindować na przykład w następnym nowym zeszycie. One są bardzo ładnie zrobione przez Milenę Orłowską z Paper Stories. Ci, którzy mają moje kalendarze, to wiedzą, że Milenka to jest sprawdzony człowiek i ona robi naprawdę piękne rzeczy, które są po prostu łatwe do takiego wizualnego ogarnięcia przez was. W ogóle cały zeszyt zrobiła też Milena, więc on jest taki, jak to Mileny rzeczy, bardzo prosty, klasyczny i dzięki temu ładny wizualnie. W zeszycie też macie, zaraz przy tablicach, taką część słownikową. Ją też może niektórzy znają z planera. Tutaj chciałabym, i takie jest zamierzenie, dlaczego ten słownik jest taki mały, że tylko tyle miejsca na każdą literkę, bo tutaj chciałabym, żebyście zapisali takie najważniejsze słowa na tą literę, takie najciekawsze, najważniejsze, które chcielibyście, żeby z wami zostały na zawsze. A resztę słówek i jakichś takich tematycznych słów możecie zapisywać w reszcie zeszytu, prawda? Czyli to nie jest słownik taki na wszystkie słowa świata, tylko na takie najważniejsze, jakieś najciekawsze, jakieś najbliższe waszemu sercu. Ponadto zeszyt dzieli się tak naprawdę na 12 sekcji. Każda sekcja zaczyna się czymś takim. To jest planer, taki jakby. Ja pomyślałam z Mileną, że to może być planer miesięczny, czyli możecie sobie tutaj napisać nazwę miesiąca i napisać najważniejsze rzeczy, jakie robicie w miesiącu, ale to równie dobrze, bo ja niczego tutaj nie chcę wam narzucać, nie chcę, żeby to był zeszyt na rok, który, nie wiem, po roku jest do wyrzucenia, dlatego tutaj nie dawałam kalendarza. Tutaj możecie równie dobrze spisywać na przykład listę słówek z jakiegoś tematu, prawda? Czyli możecie sobie napisać tutaj, nie wiem, supermercato i najważniejsze słowa, albo plan na ten miesiąc, chociaż do części takiej planerowej jest druga strona tej podziałki. Ta podziałki, w ogóle 12 tych podziałek jest zrobione trochę ze sztywniejszego papieru, więc one też łatwiej się odznaczają, łatwiej je znaleźć. Możecie też w ogóle na tym planerze, tak sobie pomyślałam, na tym miesięcznym, wypisać rzeczy, które na przykład macie na tych stronach pomiędzy, jako taki spis treści też, prawda? To jakby jest do waszej dyspozycji. A z drugiej strony tej podziałki macie imię i obiettivi, czyli moje cele, co do zrobienia, co do powtórzenia, co z leksyki, co z gramatyki, czego nie mogę zapomnieć, non dimenticare, czyli taki typowy planer, co możecie zrobić sobie w tym tygodniu czy w tym miesiącu, oraz kod QR. Na każdej podziałce to jest kod QR do tego samego linku, więc tutaj nie klikajcie jakoś tam, nie wiem, natrętnie i szukając czegoś innego, ponieważ pod tym linkiem znajdziecie 100 ćwiczeń na początek, a myślę, że z biegiem czasu ta baza będzie się powiększać i tych ćwiczeń będzie jeszcze więcej, bo ja tych ćwiczeń produkuję mnóstwo i chciałabym wam je dodawać też czasami, właśnie takie zabawy, gry. Odnośnie tych ćwiczeń, jest ich 100 na razie i to są ćwiczenia, kilkadziesiąt ćwiczeń takich gramatycznych, czyli znajdziecie tam ćwiczenia od rodzajnika po formy passatore moto na bardzo różne poziomy, czyli możecie sobie po tytułach po prostu przeanalizować, co chcecie poćwiczyć, czy nie. Takie to są ćwiczenia do powtórki, do zmobilizowania się, kilkuminutowe, interaktywne oczywiście. Są tam ćwiczenia, moi drodzy, z piosenkami, są tam ćwiczenia z tekstami, artykułami autentycznymi, są tam ćwiczenia krzyżówki, są tam ćwiczenia z wideo, z YouTube'a, czyli na rozumienie ze słuchu. Czyli rzeczywiście macie 100 ćwiczeń, myślę, że naprawdę na kilkanaście godzin pracy, czyli w zasadzie jak podręcznik. Tych ćwiczeń nie ma tutaj w zeszycie.
No bo nie mogłabym tutaj Wam też podlinkowywać, mogłabym, ale wtedy ten zeszyt musiałby mieć 200 stron, jakbym chciała to jeszcze te ćwiczenia, a to nie ma być podręcznik kolejny, który kupicie, tylko to ma być Wasz zeszyt do nauki. Ma, moi drodzy, ten zeszyt między tymi podziałkami po 7 takich stron, jak mówiłam, satyna 120 gram, 7 stron, czyli ma stron 84 pustych do zapisu. A tak jak mówiłam, jak to jest za dużo dla Was, to możecie sobie trochę stron wyrwać. A tak w ogóle, to sobie pomyślałam, że po jakby zapełnieniu tego zeszytu, możecie sobie w tym zeszycie zostawić to, co jest najpiękniejsze, czyli jak Wam się udała wyjątkowo jakaś lista słówek, czy udała Wam się wyjątkowo jakaś mapa myśli, no to plus słownik z najważniejszymi słowami, plus tablice gramatyczne i macie tak naprawdę takie kompendium wiedzy stworzone przez Was. Oprócz tego do wersji rozszerzonej tego zeszytu dodaję jeszcze 12 naklejek z kalendarza, z ilustracjami z kalendarza 2021, czyli z tym słownikiem obrazkowym. Możecie sobie, kto nie ma kalendarza, dokupić te naklejeczki i też możecie sobie na wolnych stronach, gdzie będziecie chcieli upięknić, upiększyć ten zeszyt. Zeszyt też ma, moi drodzy, na początku taką podziałkę z kalendarza, tylko ten kalendarz tu się nie sugerujcie, on będzie też na papierze eko, dlatego że taką zmianę wprowadziłyśmy i już w drukarni będzie tak drukowany. Z rzeczy, które tutaj jeszcze są w zeszycie, no to chyba już wszystko powiedziałam. Zeszyt jest, tak jak mówię, taki grubasek. Ja myślę, że to będzie takie miejsce, gdzie całe te Wasze wypociny językowe będą mogły znaleźć miejsce. Ja jestem zadowolona, chociaż jeszcze mam jakiś pewien niedosyt. Wydaje mi się, że jeszcze coś mogłam inaczej, ale to chyba byście się już nigdy na ten zeszyt nie doczekali. Zeszycik, moi drodzy, w przedsprzedaży, dzisiaj już trafia do przedsprzedaży. Co to znaczy, że będzie w przedsprzedaży? To znaczy, że będzie miał niższą cenę, bo będzie kosztował 79 zł w wersji bez naklejek, czyli 100 ćwiczeń interaktywnych plus zeszyt, plus koszty wysyłki, to jest najtańsza opcja 11,99. Tam możecie sobie wybrać albo paczkomat, albo kuriera. Dlaczego taka cena jest niższa? Ponieważ ja nie jestem pewna, czy uda mi się wysłać te zeszyty przed świętami do Was. Mam nadzieję, że w Wielki Czwartek już je dostanę z drukarni, ale będą najpóźniej u Was po świętach wielkanocnych. Później rusza już normalna sprzedaż, gdzie cena zeszytu będzie o 10 zł wyższa. Dlatego jeżeli chcecie się załapać, ja, moi drodzy, drukuję 250 sztuk tego zeszytu, więc jak się chcecie załapać, to proponuję się jakby szybciej niż później decydować, bo nadal piszą do mnie ludzie, czy mam jeszcze kalendarze na 2021. Moi drodzy, kalendarze na 2021. Ja dodrukowałam po świętach, sprzedały się dodrukowane nawet sztuki końcem grudnia i chyba w pierwszych dniach stycznia i nie mam więcej. Więc nikt mi później pojedynczej sztuki nie wydrukuje, bo wydruk pojedynczej sztuki w jednej drukarni zapłaciłam, jak testowałam, 300 zł za wydruk jednej sztuki. To nie są, moi drodzy, hasła reklamowe, naprawdę, tyle, bo to wszystko jest ręcznie składane. Żadna maszyna tego tak nie podzieli mi, żebym miała 7 stron, podziałka 7 stron, inny papier. To jest, moi drodzy, wszystko ręcznie robione, potem ręcznie zamykane na sprężynie, potem ręcznie wymacane przez Paulinkę, ręcznie spakowane w pudełko przez Paulinkę i ręcznie do Was, moi drodzy, wysłane przez firmę kurierską. Jeszcze brakuje czasami, żebym ja po prostu tylko to... A były takie przypadki, moi drodzy, że osobiście przynosiłam kalendarz, bo akurat na przykład ktoś z mojej miejscowości kupił. Jeszcze taka mała rzecz. Pamiętam, że w jakimś komentarzu ktoś napisał, a czemu nie będzie naklejek ze słówkami? Moi drodzy, wszystko możecie wydrukować i wkleić do zeszytu. Tylko to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyście ręcznie w tym zeszycie jak najwięcej pisali, rysowali. Lewa półkula mózgowa, odpowiedzialna za rozwój mowy i za naukę języka obcego, to jest półkula, która jest stymulowana przez ruch ręki. Dlatego na przykład małe dzieci, jak mój 2-letni synek, żeby mówić, musi dużo rysować. I to się wydaje absurdalne, dopasować kolory, rysować, mała motoryka ręki, prawda? Bo w ten sposób stymulujemy półkulę mózgową. Jak będziemy wszystko tylko drukować i wklejać, to nie nauczymy się tak dużo, jakbyśmy to robili wszystko robiąc ręcznie. To tylko taka mała dygresja, jeszcze o tym kiedyś nagram jakiś inny odcinek. Zeszyt do włoskiego, moi drodzy, dobra, dosyć tej nachalnej reklamy. Jak ktoś jeszcze nie widział, moi drodzy, to wczoraj rozpoczęłam super nowy cykl na YouTubie, Włoski z piosenkami, uczymy się włoskiego z piosenkami. To się możemy pouczyć, jak jeszcze nie widzieliście. Dobra, dziękuję Wam za uwagę Waszą i widzimy się na italiolo.pl, www.italiolo.pl, gdzie kupujecie, moi drodzy, od dzisiaj zeszyt do włoskiego. Paulina Więzik, Milena Orłowska zrobiły ten piękny zeszyt, czyli ja i Milena, moja graficzka. No i co? I tyle. I tyle, powiedziałam wszystko.